Cześć, z tej strony Marcin, witajcie w kolejnym rozpakowaniu słuchawek firmy Genius, słuchawek dla graczy z serii GX Gaming. Tym razem jest to model Giant Hornet ASG530. Ten gigantyczny szerszeń kosztuje jakieś 80 zł, tak więc słuchawki dla gracza na każdą kieszeń. Czego dowiadujemy się z pudełeczka? Zobaczcie, aż 50 mm neodymowe membrany, pozłacany mini jack 3,5 mm, zwijana konstrukcja słuchawek, a kompatybilne są tylko z komputerami PC. No i z tyłu zapewne będzie troszeczkę więcej informacji. Duże, dopasowujące się do użytkownika nauszniki, regulacja głośności na kablu, regulowany pałąk, wielokierunkowy mikrofon, zwijana konstrukcja oraz obrotowe nauszniki. Też mamy to samo w formie takiej obrazkowej. I na dole mamy parametry. Czułość 97 dB, pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, 50 mm przetworniki, impedancja 60 Ω i długość kabla 2 m. Mamy także dane mikrofonu. No dobrze, podstawy z kartonika mamy już przyswojone. Teraz pora rzucić okiem na same słuchawki. Te moje drogie słuchawki udało mi się już wydobyć. Zobaczcie, faktycznie co już się rzuca w oczy, że jest to konstrukcja składana. Nauszniki faktycznie też się okręcają. I powiem Wam, że mam takie sprężytki, które powodują natychmiastowy powrót nausznika, jak widzicie. No, całkiem ciekawa rzecz, bo normalnie jeśli nauszniki się obracają, to jest to taki swobodny obrót, a tutaj, jak widzicie, same powracają do swojej pozycji wyjściowej. No dobrze, ale po kolei. Jeśli chodzi o pałąk. Mamy napis GX Gaming, pałąk jest tutaj gumowany. Same słuchawki są raczej małą konstrukcją. Wnętrze pałąka mamy pokryte taką siateczką, wypełnioną czymś miękkim. Nie ma tego za dużo, ale zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Jeśli chodzi o wagę, no to jakieś 250 gram plus minus, tak więc nie są za ciężkie. Regulacja na plastikowej prowadnicy, wyglądająca dość solidnie. Jeśli je sobie rozregulujemy, to są naprawdę spore. I kolejne elementy. Zastosowano tutaj mało błyszczącego plastiku, co dla mnie jest ogromnym plusem, gdyż takie słuchawki po prostu nie będą się brudzić. O, zobaczcie, te nauszniki wyginają się aż tak bardzo. Nawet możemy je sobie odwrócić w taki sposób, oczywiście nie jest to do niczego przydatne, ale dobrze, że są aż takie ruchome. Co tu mamy jeszcze? Mikrofon, który jest długi, elastyczny, ładnie zakończony. Jak widzicie, mikrofon wielokierunkowy, ma wejście i tutaj, i tutaj. W tym modelu akurat nie jest to odłączany mikrofon, ale możemy go sobie podnieść na górę, żeby nie przeszkadzał. No, mamy wykończenia logo serii GX Gaming, troszkę plastiku takiego złotego, pomarańczowego, fajnie wyglądającego. W każdym razie troszkę dodaje uroku tym słuchawkom. Generalnie ich kształt jest fajny, wyglądają na wygodne. No a jeśli chodzi o te przetworniki, 50 mm są naprawdę duże. I jak widzicie, same wnętrza są też duże, tak więc całe uszy powinny się tu zmieścić. Te gąbki nie są zbyt grube, natomiast są miękkie, więc cała konstrukcja powinna dobrze i wygodnie leżeć na naszej głowie. To tyle jeśli chodzi o słuchawki, zobaczmy jeszcze kabelek. Na kabelku mamy takiego prostego pilota, coś podobnego jak w Lichasach było, tylko do regulacji głośności. I moi drodzy, dwa mini jacki 3,5 mm, chociaż tutaj określenie mini jacki nie bardzo pasuje, ponieważ zobaczcie, jakie te wtyczki mają ogromne te obudowy, tą część, którą wsadzamy do komputera, są naprawdę wielkie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przednim panelu, troszeczkę przesadzone moim zdaniem. Natomiast, tak jak producent się chwalił, te styki są pozłacane. Więc jeśli mamy pozłacany port w karcie dźwiękowej, wtedy będziemy mieli troszeczkę tam lepszą jakość dźwięku. Dobrze, to by było na tyle. Giant Hornet, czyli wielki szerszeń. Słuchawki za 80 zł. Dla graczy i nie tylko. Zobaczymy za jakiś czas, jak grają i poinformuję Was o tym w pełnej recenzji. A dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. I pozdrawiam Was, cześć!